Siemanemaneczko, Fortnite'owe świry! Dziś zobaczycie randomowe jedzenie challenge. Challenge, w którym będziemy otwierali jeden pojemniczek z jedzeniem, czyli mamy tam zazwyczaj dwa jedzonka. Do każdej z przekąsek jest dopisany kolor broni, no i oczywiście tylko i wyłącznie takimi brońmi, jaką nam wypadnie z pudełeczka, możemy grać potem przez całą grę. Challenge ogólnie nie wydaje się być mega, mega trudny, jednak nagrywałem go 5 godzin. No i powiem wam, że to chyba najgorzej ten challenge będę wspominał i już nigdy w życiu nie zjemy żadnego warzywa ani owoca. I nie tylko w Fortnite'cie. Tak czy siak, myślę, że będziecie się całkiem dobrze bawić, śmiejąc się z moich pro mega elo place'ów. A każdy, komu też tak słabo idzie w tym sezonie w Fortnite, to zostawcie łapkę w górę, co? Tak myślę, że z 18 tysięcy łapek to dacie radę. Do tego, jak wiecie, już jest bardzo blisko 900 tysięcy subskrypcji, więc zostawcie suba z dzwoneczkiem. Koniecznie. No i tak na pocieszenie po tak trudnym challenge'u zrobię wam mały konkursik, bo fajny skin wyszedł do sklepu, chociaż pewnie już go nie będzie, jak dostaniecie nagrodę, ale taki szybki pakiecik za stówkę to jak najbardziej wam rozdam. Wystarczy tylko zostawić łapkę, jak już mówiłem, zasubskrybować z dzwoneczkiem, jak już mówiłem, oczywiście wpisać kod IMANOJEK w programie Wesprzyj Twórcę, to bardzo ważne, będę sprawdzał. No i w komentarzu napisać biorę udział i napisać swój nick z Fortnite i na jakiej platformie gracie. Więc to mega proste, a oczywiście wyniki w kolejnym odcinku, a ja teraz już idę robić coś mega trudnego i mega fajnego. Zanim w ogóle rozpocząłem losowa przekąska challenge, planowałem zrobić tylko warzywa i owoce challenge, ale mniej więcej wyglądał on tak jak teraz. Stop, 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 stop. No jak to się stało? No co zrobisz? Więc po kilku takich grach, nawet jednym, drugim miejscu, uznałem, że lepiej wpaść na coś innego. No i właśnie tak powstała losowa przekąska challenge, więc teraz zobaczmy, jak szły pierwsze gierki. O nie, tutaj ty powylądował. Dobra, mam niebieskie i... co to jest jabłko? Czerwone, czyli fioletowe tak naprawdę i niebieskie. No to znowu nie świadczy o tym, że to będzie zbyt łatwe, ale jeśli już uda nam się zebrać, no to myślę, że nie powinno wtedy być większych problemów. O, niebieskie już mam. Jak najbardziej jestem happy. Ależ tam sobie ty pojadł jabłuszka, ja w tym momencie wkroczyłem. No i co teraz zrobisz, cwaniaczku? A, no i leży. No i moi drodzy, pamiętajcie, nie zadzierajcie ze mną. Jest shotgun, którego na pewno będę chciał sobie ulepszyć. Wydaje mi się, że na razie z tą M-ką możemy sobie żyć. No ale początkowy shotgun myślę, że jest konieczny. Tutaj większość jednak jest bitek na blisko, więc lepiej tak niż inaczej. Uuu, no i dobra, w tym momencie to ja to wszystko tutaj zaczynam rozumieć. Potrzebujemy tylko jeszcze trochę kamienia, no i możemy ulepszać jeszcze shotguna i to będzie całkiem niezłe zestawienie, muszę przyznać. Ale że człowiek sobie zlutuje jedną miejscówkę, już tylko 22 osoby, no chyba trzeba iść po śmigłowiec, żeby troszeczkę szybciej latać, no i może spotkać więcej ludzi. Taki jest plan. Ty, snajperkę znalazłem, no w tym momencie to mi się wydaje, że my już naprawdę możemy całkiem nieźle tutaj nagrzeszyć tym zestawieniem, bo i mogę ludzi wyciągać na daleko, i mogę ludzi wyciągać na blisko. W sumie tutaj z tych maruderów mielibyśmy sztucer. Dobra, już niech będzie. Lećmy do strefy. Ależ tutaj są typy i ja właśnie z helikoptera jednego wyeliminowałem, a tutaj są też kolejni, są też, żeby nie było. Kurde, nie do końca chcę mu tak wszystko oddawać, bo tam na dole leżało całkiem dużo fajnych rzeczy. Kurde, jakiś lepszy niż ja się wydaje, typu dużo lepszy. To już było na farcie. Dobra, ale miał fioletowego shotguna, to po co tutaj w sumie... A to moje. Po co tutaj w sumie przyszedłem? Teraz się szybko trzeba wyleczyć, no i moi drodzy, to zaczyna się robić takie całkiem przyjemne. A tu jeszcze P90. Dobra, wezmę zamiast snajperki na razie P90, bo wydaje mi się, że większość walk tutaj jednak będzie na blisko. A no jednak snajperka. Gdyby tu był sztucer, to może bym wtedy przemyślał. Kolory broni, które możemy zbierać, są naprawdę bardzo przyzwoite i dużo fajnych rzeczy z nich możemy wyciągnąć. Nie no, w tym momencie to chyba żyć nie umierać. Mam nadzieję właśnie, że nie umierać, bo zazwyczaj żyję i umieram. A nie chciałbym tak. Ale że oni się tam biją tak beze mnie? To ja na to nie pozwolę. Ekipo, ja nie wiem, co ja robię, bo ja wiem, że to jest automatyczna przegrana, to co tutaj odwaliłem. Ale wziąłem sobie high grounda i będę chillował po prostu. Oj, oj, oj. No, ale typu jesteś taki szybki? No, ja też chyba stąd robię zabijkę, co? Bo no, nie jest tutaj kolorowo. Kurde, no za dobrze ci ludzie w tym moim lobby, no ja tutaj
Widzicie, że próbuję robić agresywne playsy, ale to tak się nie da. No nie, nie, nie. No czemu to tak działa? Widzieliście, że się starałem grać ciekawie. No nie da się, bo są trzy razy lepsi. Dobra, sprawdźmy. Jabłko i papryczka, czyli dwa razy fioletowe? No nie jest to zbyt ciekawy tutaj niestety wybór. Bo mi się wydaje, że ja to szybciej znajdę, wiecie, mityczne w skrzynce niż fioletowe w skrzynce. Przecież to jest nierealne. Powiedz, że jest realne. No, prawie. Ej, czy to prawda, że ja mogę zabić maruderów nie z broni, którą mam przeznaczoną? Bo wtedy będę miał... na przykład sztucer fioletowy. Pozwolicie na takie tutaj ustępstwo? Proszę, dziękuję, kocham was, widzowie. Jesteście niesamowici. Dobra, chyba będzie mnie stać, żeby ulepszyć wszystko. Chyba, że troszeczkę zabraknie. Oj, nawet nie troszeczkę zabraknie, trochę zabraknie, żeby mieć fioletowe. Dobra, totalnie bez matsów ulepszamy shotguna na fioletowy. Lecimy szybko do strefy. No i postaramy się nie paść od pierwszego lepszego, ale wszyscy wiemy, jak będzie. Maruderzy w strefie. Ja mam całkiem niezły loot. W sumie praktycznie full HP. Nie no, nawet full HP. Bardzo mało matsów, to na pewno i będzie trzeba nad tym popracować, bo te challenge to jest ciągły stres. O, muszę dofarmić tego. O, muszę poszukać takiego shotguna. O, muszę zrobić to. A ja po prostu chciałbym sobie pograć w Fortnite. Z niesamowitej ilości zera matsa, no teraz już mam całkiem dużo. Zostało też 6 osób poza mną, więc no może być różnie, ekipo, może być różnie. Znając mnie, zostali sami spoceńcy z drugiego sezonu, a ja jestem spoceńcem z przedsezonów, dlatego jestem taki słaby. Jak mogłeś mi trafić? Ty tutaj jest typo w domku, co jest? Czy wy widzieliście takie rzeczy? Znowu dostał. Myślałem, że to jest troszeczkę inne ustawienie, jeżeli chodzi o tych ludzi, ale jednak nie. Ale że mi się stąd wszyscy wytransportowali, a tutaj przyleciałem się bić? I teraz taki problem, moi drodzy, że jeden ma grapplera, a drugi ma granatnik. Że oni tam na biało? I że jeden leży? Nie wiem, to jest chyba mój czas, żeby tam po prostu podejść sobie. Że on bez armorka... Co jest? No, że typo zamiast to jesteś typa bez grapplera, to... Że oni są aż tacy głupi? Typo z grapplerem na 0 HP, a oni się ze mną biją. No przecież to jest coś tutaj... Nie halo. A ja przez to wszystko z full matsa, nie mam już matsa, prawie, i jeszcze... Ojojoj. No i wtedy mówię, super, zrobię to dość szybko. No ale potem były mniej więcej te gierki, plus jeszcze pewnie ze 100, które wyciąłem. No jest niemiłe, jest. Ale to jest głupie. No jak? Ależ ten leży. I ktoś do niego strzelał. O, jest typo, tam sobie biegnie. Nie, 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 nie. Trzeba po prostu w niego wjechać i tyle. Nie. No typie, no nie wiem. Oj, 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 oj. Aż w końcu przebłysk nadziei. Coś, co miało rozwiązać moje problemy. Dobra, koniec za rękami. Tam ludzie, może nie tyle, że się pocą, tylko kampią strasznie. Ja to bez sensu jest, tym bardziej, więc szare i fioletowe. Całkiem niezłe połączenie. Ja nie wiem, jakim cudem ja jeszcze potrafię być pozytywny, kiedy właśnie mija moja czwarta godzina starania się i jeszcze w sumie to nic nie zrobiłem ciekawego w tym challenge'u. Co ciekawe, myślałem, że jestem tu sam, ale nie jestem. I to, co również jest ciekawe, to to, że ja w sumie nie mam czym walczyć, bo nie mam ani szarego, ani fioletowego. Szary shotgun to nie za dobrze, ale on poszedł się bić z maruderami, więc to jest moja szansa jakby poniekąd. 28. 28. 80. Trzydzieści dwa. Jezus, jak ja nienawidzę tego shotguna, naprawdę. Co jest? Co tu się wydarzyło? To było bardzo dziwne, co tu się wydarzyło. A, bo tam jest typ. Nie ma typa. Dobra, udało się, widzowie. Wyczyściliśmy. Ale szybko muszę wywalić tego shotguna, bo no nie da się z tym grać. Znaczy da się, ale ja nie potrafię. O, w taki sposób to nazwijmy. Ale że ja powiem, że tutaj jestem sama, przyleciały dwie osoby. Ale że mnie jak zawsze znowu dojeżdżają tutaj. Ależ typu był taki odważny, a teraz to ucieka lunchpadem?
No nieładnie, kolego, nieładnie. Bardzo nieładnie wręcz bym powiedział. Ty, chyba tam po niego pójdę, bo mnie trochę wkurzył. Myślicie, że to on? Ty, no ten też ucieka, co jest? Tu wszyscy się mnie boją w tym środowisku. Bra, leży typ, co to jest dla mnie fajnego. Launchpad się przyda, reszta chyba nie na mój użytek. Lecimy, ekipo. Najbardziej to mnie ten mój karabin martwi, bo on taki trochę jest, wiecie jaki, nie? No, że ja tego nie trafiłem? Że tutaj taki typ agresywny? Mam cztery launchpady, więc teraz to ja ucieknę, to uciekłem se na typa. No nieźle, nieźle. Dobra, lecę do strefy, bo przecież oni to są jacyś porąbani. A czemu na mnie we dwójkę? Przecież widzicie się. Zostawcie. No zobaczymy, no postaram się to jakoś mądrze rozegrać, ale typu ma grappler, typu ma wszystko, ja mam szare bronie. Proszę, gro, tyle godzin w ciebie gram, tyle godzin cię szanuję i mówię o tobie same super rzeczy. Daj wygrać. Ale że strefa naprawdę jest akurat u niego? No trochę niefajnie. Ty, no nie wiem, no muszę polecieć tutaj na dół, bo przecież nie przetrwam tam w strefie. No i trudno, schowam się pod drzewem i tyle będzie tutaj ze mnie, bo no, co można innego zrobić? Nic. Nie wiem, no jak ja chcę walczyć z tym. No nie, no teraz jak nie wyszło, to już na pewno musiało wyjść, więc lećmy. Moi drodzy, trudne czasy wymagają trudnych decyzji, więc teraz bez kamerki, jak wiecie, ci, którzy oglądają, wiedzą, że to jest moja najlepsza dyktyka, dzięki której zawsze jestem trzy razy lepszy. Niebieskie i zielone. Pierwszy raz chyba w życiu mam zielone. I akurat prawdopodobnie... Dobra, mam już zielony item. Nie, no to jest idealne. Niebieskie i zielone to moje ulubione połączenie, naprawdę. Typ jest na zero i on jeszcze coś ma czelność tutaj mi strzelać? A, no miał czelność prawie mnie zabić jakby, co? Tak na przyszłość. Aaaa! Jej, kole mnie nastraszył, ty poszak! Strasznie mnie wystraszył, no! Tak się nie robi! Jest shotgun, bardzo ładnie, to też sobie damy tutaj. Kolejna apteka. No, zaczyna to wyglądać całkiem przyzwoicie, ale niewątpliwie. No, początek nie należał do najłatwiejszych. Ale że ja tutaj... Co jest? Ale że mnie typo zabije helikopterem? Na to wygląda, kochani. Zostaw mnie, ja nie mam HP, typie. No nie, musiałbym to zagrać ultra mądrze. Jezus, no nie wierzę, że na 29 HP z typem wygrałem. Ja już byłem pewien śmierci. Ta ciężarówka jest taka zgliczowana, to nawet stanąć nie można, patrzcie. Skrzynkę da się otworzyć? Nie. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie mam matsów, żeby się bić. No nie, no co tu się dzieje? Nie mam matsa już. Nie mogłem budować przez zgliczowany... A potem nie miałem matsa. No ta gra jest do pana! 5 godzin! Grania, przegrywania, bo inaczej tego nazwać nie można. No i nie wyszło nic. Ale no myślę, że szkoda wyrzucić 5 godzin w plecy, a na pewno jakoś to śmiesznie zmontowałem, jak zawsze ja. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Pamiętajcie o konkursie, więcej info na początku odcinka, subik, dzwoneczek i manojek w sklepie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych szalonych challenge'ach. Pewnie nie wygranych, jak zawsze. Trzymajcie się, pa pa!